Jedna osoba zginęła w pożarze, do jakiego doszło dziś w nocy przy ulicy Sucharskiego w Wojkowicach. To najprawdopodobniej 45-letni mężczyzna. W trakcie pożaru z budynku ewakuowano 11 osób. W trakcie tej ewakuacji ustalili sobie, że w mieszkaniu na podłodze leży mężczyzna. Zabrali z radiowozu gaśnicę, próbowali wejść do środka. Pożar był jednak tak duży, że uniemożliwiał policjantom wejście do budynku. W akcji gaśniczej brało udział ponad 20 strażaków. Nie mamy w tej chwili ustalonej tożsamości. Te zwłoki już częściowo były zwęglone, więc nie ma możliwości ustalenia tożsamości ani płci tej osoby na 100%, natomiast podejrzewam, że był to mężczyzna, jeden z lokatorów. Takie informacje uzyskaliśmy od sąsiadów, którzy byli na miejscu zdarzenia. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Podobają Ci się informacje z Silesia Flash? Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i oglądaj codziennie nasze newsy i serwis. Bądź zawsze na bieżąco. Podziel się ze znajomymi na Facebooku. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.tvs.pl.